Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Napora. Jestem prezesem zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów. Przedsiębiorstwo, które opiekuje się na co dzień pięknym nowym obiektem. I chciałem Państwa serdecznie powitać na uroczystym otwarciu gminy Oczyszczalni Ścieków po modernizacji projektu. Proszę Państwa, ta inwestycja była bardzo ważna dla gminy Janów. Gmina Janów od kilkunastu lat bardzo mocno się rozwijała. Niestety nastąpił taki moment, że stara oczyszczalnia ścieków okazała się zbyt mała. Przez kilka lat rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy tutaj z radnymi, z władzami gminy i w końcu udało nam się zrealizować nowy, piękny obiekt, który w tej chwili jest w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców gminy Janów. Zarówno tych, którzy mają kanalizację ogólnospławną, czy tam kanalizację sanitarną, jak i tych, którzy dysponują tylko zamkniętymi zbiornikami. Ta oczyszczalnia ma dwa ciągi biologiczne i bez problemu obsłuży wszystkich. Chciałbym serdecznie powitać przedstawicieli samorządu województwa śląskiego w osobach pana Stanisława Dąbrowy, członka zarządu województwa. Serdecznie witam reprezentanta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana Krystiana Smutę, kierownika Zespołu Gospodarki Wodnej w Funduszu. Witam delegację Lasów Państwowych w osobie pana nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok, pana Mirosława Unglika. Trzeba dodać, że teren, na którym się znajdujemy, do niedawna w znacznej części pokryty był lasem. Te lasy państwowe nam go udostępniły i dzięki temu mieliśmy gdzie budować. Serdecznie witam przedstawicieli samorządu powiatu częstochowskiego. W osobach pani Marzeny Maniszewskiej, członka zarządu powiatu, zarazem mieszkanki naszej gminy. Serdecznie pragnę powitać również pana Mariana Stępnia, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Gościmy dzisiaj również przedstawicieli przedsiębiorstwa AgroSUR. To jest firma, która była głównym wykonawcą tej inwestycji. Dzisiaj dotarł do nas pan Tomasz Kokoszka, dyrektor przedsiębiorstwa. Oraz pan Radosław Radomski, inżynier produkcji w AgroSURze, pan, który tutaj na co dzień zajmował się całą inwestycją. Ponadto witam przedstawicieli samorządów lokalnych, naszych sąsiadów. Witam serdecznie panią Marię Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona. Witam pana Krzysztofa Motyla, wójta gminy Niegowa. Jak już mówimy o samorządzie, witam również naszego wójta, pana Sławomira Krzyształowskiego. Bardzo mi przyjemnie, że dopisali również koledzy z branży. W naszym gronie dzisiaj tutaj mamy kolegów z dwóch przedsiębiorstw z Częstochowy i z Myszkowa. Tak, witam serdecznie pana Rafała Lewandowskiego, prezesa zarządu oczyszczalni ścieków Warta w Częstochowie. Serdecznie witam pana Ryszarda Woszczyka, prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie. Oraz witam serdecznie pana Ryszarda Kercza, dyrektora do spraw technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie. Tutaj dodam, że współpracujemy z tymi dwoma przedsiębiorstwami. Myszków nam pomagał przy rozruchu tej oczyszczalni, a z oczyszczalnią Warta współpracujemy od wielu, wielu lat i mamy duże wsparcie. Witam serdecznie księdza dziekana Mirosława Siłko, robocza naszej parafii Wiarowie. Witam panią Małgorzatę Grzywnę, przewodniczącą Rady Gminy Janów. Witam serdecznie wszystkich pozostałych radnych Rady Gminy Janów, których dzisiaj tutaj sporo mamy. Dopisali również lokalni przedsiębiorcy z terenu gminy Janów i serdecznie witam pana Krzysztofa, pana Kazimierza, przepraszam, Bogunię z firmy Kabex.
Raz serdecznie witam pana Marka Piszczałę z Strągarni Raczyńskich w Zjedniu Potoki. Na koniec chciałbym powitać przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów, pana Zenona Ludwikowskiego. Jeszcze raz serdecznie chciałbym państwu podziękować za pomoc, za wsparcie przy realizacji tej inwestycji. No, był to trudny okres dla tak małego zakładu jak nasz. Natomiast udało się to, jak widać, zrealizować. Było to bardzo potrzebne. W rezultacie mamy obiekt na miarę XXI wieku, bardzo nowoczesny, wyposażony w świetną automatykę. Oczyszczalnia ta ma doskonałe systemy wizualizacji. Mamy tutaj to tak wszystko rozwiązane, że ja w zasadzie z każdego miejsca na świecie, mając łącze internetowe, mogę sterować wszystkimi procesami odbywającymi się na obiekcie. Oczyszczalnia miała rozruch na przełomie roku 2013 i 2014, także już jest wpracowana, już pracujemy na niej pół roku prawie. Możemy powiedzieć, że jest to świetny obiekt. Pracownicy sobie chwalą, jest to bez porównania z tym, co kiedyś mieliśmy w Janowie. Również mieszkańcy okolicznych domów odetchnęli z ulgą, odkąd ten obiekt pracuje. Może to tyle tytułem wstępu. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Dziękuję. Serdecznie witam wszystkich państwa. I tak się zastanowiłem, po co prezes ma wyjeżdżać gdzieś w świat, jak tu ma tak dobrze, nie? Wszystko ma pod ręką, a przede wszystkim oczyszczalnia. Ta oczyszczalnia dla gminy Janów ma znaczenie strategiczne i jest to obiekt, inwestycja, która w tej kadencji ma dla nas największe znaczenie. Nie tylko dlatego, że jesteśmy gminą turystyczną, ale dlatego, że poprzedni obiekt już nie spełniał żadnych praktycznie norm, ani też nie spełniał naszych oczekiwań. Jest to inwestycja bardzo trudna z wielu względów. Ja tylko wymienię trzy powody. Po pierwsze, już tutaj pan prezes zaznaczył, że teren nie był nasz. Mało tego, że nie był nasz, był dużo mniejszy niż potrzebowaliśmy. I tu bardzo serdecznie na ręce pana nadleśniczego chciałem złożyć podziękowania dla dyrekcji Lasów Państwowych, bo tylko dzięki ich przychylności i współdziałaniu z dyrektorem Jerzym Motłochem, którego zmogła choroba i nie może tu być z nami, tylko dzięki ich przychylności mogliśmy ten obiekt posadowić w tak krótkim czasie. Po drugie, no były też trudności techniczne i tutaj chciałbym podziękować projektantowi tego obiektu, panu Cofałce, oczywiście wykonawcy na ręce Agrosuru, pana dyrektora i nadzorowi naszemu. Te trzy osoby, powiem tak eufemistycznie, spierały się ze sobą i w toku tych sporów powstał ten właśnie piękny obiekt. Możemy wszyscy być dumni z niego, nie tylko ja i pan prezes, ale wszyscy, którzy przyłożyli się i zaangażowali w tej pracy, bo obiekt rzeczywiście był nam niezbędny i mam nadzieję, że będzie służył nam wszystkim długie lata. Dziękuję bardzo. Państwa nastąpi poświęcenie nowego obiektu przez proboszcza parafialnego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg, który obdarzył ludzi władzą nad dziełami swoich rąk, niech będzie z wami wszystkimi. Pracą swoich rąk i poprzez różne gałęzie techniki człowiek współdziała ze Stwórcą, aby Ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym udoskonala dzieło stworzenia, przyczynia się do rozwoju społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom.
Korzystając z różnych wynalazków dokonanych dla naszego pożytku, błogosławmy Boga i nieustannie oddawajmy Mu chwałę, bo On jest prawdziwą światłością i źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. A potem Bóg rzekł: niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A wiedział Bóg, że były dobre. Szanowny Panie Marszałku, Panie Wójcie, Panie Prezesie, wszyscy Państwo, Panie i Panowie, według różnych funkcji i godności, jakie pełnicie w społeczeństwie. Przybyliśmy dzisiaj w samo południe tutaj na to miejsce, aby ucieszyć się sfinalizowaniem i otwarciem tej bardzo cennej dla naszego społeczeństwa inwestycji zakończonej już oczyszczalni ścieków, tej nowej. I dziękujemy najpierw Panu Bogu, że można było wykonać to wielkie dzieło. Na pewno nie było to łatwe z różnych powodów i zapewne wszyscy Państwo przynajmniej większej części je znacie. Dziękujemy także po Bogu, który w swojej opatrzności pozwolił, aby powstało to dzieło, także i ludziom, tym, którzy się zaangażowali, którzy nie szczędzili ani czasu, ani środków. Dzięki temu możemy się dzisiaj radować. Jeden z wielkich teologów współczesnego czasu, którego cytuje papież Franciszek, powiedział, że Pan Bóg, stwarzając świat, wykonywał trzy czynności. Pierwsza to mówił, druga oddzielał, a trzecia czynność wykonywana przez Boga, przez stwarzanie świata, to było czynienie. Podobnie było i chyba w tym przypadku. Najpierw mówiono o tym, co tu ma być, jak ma wyglądać. To dzieło powstawało w sferze słowa. Później oddzielano środki, które były potrzebne, oddzielano grunty, oddzielano wiele innych rzeczy po to, aby mogła powstać ta oczyszczalnia. I wreszcie ostatnie z tych słów, z tych czynności, czynić. Udało się wykonać to, co zaplanowano, o czym mówiono i co oddzielono. Za to wszystko składamy teraz dzięki Panu Bogu i ludziom. Cieszmy się, że mamy nową inwestycję, która powinna wyzwalać nas wszystkich wielką radość. I tutaj składam jeszcze raz serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta i wszystkich zaangażowanych w powstanie tego dzieła myślą naszą i modlitwą. Obejmujemy także wielkiego, nieobecnego na tej uroczystości chorego Pana Jerzego Motłocha, dyrektora z Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego. Bardzo
módlmy się. Błogosławiony i godzin chwały jesteś, Panie nasz Boże. Ty w swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Spraw prosimy, niech ci, którzy dla swoich potrzeb będą korzystać z tych urządzeń, cieszą się czystością nowej wody i środowiska. Niech uznają za źródło wody żywej, tryskającej na życie wieczne, Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na te obiekty i pozostanie na zawsze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szanowni Państwo, chciałem teraz zaprosić tutaj następujące osoby do pobrania nożyczek i do przecięcia wstęgi. Poprosiłbym, żeby podchodzić z tej strony wstęgi i zapraszam serdecznie pana Stanisława Dąbrowę, członka zarządu województwa śląskiego. Serdecznie zapraszam pana Krystiana Smudę, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszam pana nadleśniczego Mirosława Oblika. Zapraszam panią Marzenę Maniszewską, członka zarządu powiatu częstochowskiego. Zapraszam serdecznie pana Radosława Radomskiego, przedstawiciela firmy Agrosur. Zapraszam serdecznie panią Małgorzatę Grzywnę, przewodniczącą Rady Gminy Janów. Zapraszam pana Zenona Ludwikowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów. I zapraszam pana Kazimierza Bogunię z firmy Kabex i pana Marka Piszczałę z Pstrągarni Złoty Potok. Zapraszam oczywiście jeszcze pana wójta gminy Janów. Skoro już dokonaliśmy najważniejszych czynności poświęcenia obiektu i przecięcia wstęgi, bardzo proszę, może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Ja wstawiłem do cienia, dobrze zrobiłem czy nie? Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos, to prosimy. Dzień dobry Państwu. Tak by można było powiedzieć, tych inwestycji trochę na terenach wiejskich jest zrobionych, ale ciągle jeszcze za mało, bo oczekiwania, ja już nie będę się rozszerzał w ogóle o inwestycjach, ale dotyczących wodno-kanalizacyjnych, bo tych problemów w naszym województwie jest naprawdę jeszcze bardzo dużo przed nami. I nie jest najlepiej, że w następnym tym prowie tych środków no nie jest w tym kierunku, tak bym powiedział, dobrze przewidzianych, w sensie ilościowym. I w
związku z tym, że te wytyczne na 2014, na 2020, no są takie, jakie są. W związku z tym, tym, którym się udało, to tak powiem, gratuluję i tutaj gminie Janów, natomiast tym, którym się jeszcze nie udało, to powiem, no nie powiem złośliwie, ale nie zazdroszczę, ja to oczywiście trochę tak żartem mówię, ale prawda jest taka, że naprawdę tych środków potrzeba jeszcze bardzo, bardzo dużo na to, żeby tereny wiejskie mogły spełniać inne funkcje niż dotychczas, a mówimy o funkcjach zamieszkiwania, odpoczywania i produkcyjną funkcję. I dobrze, że akurat w gminie Janów, bo jest to gmina turystyczna, ale także są przedsiębiorcy, a to, żeby przedsiębiorcy mogli się na terenach wiejskich instalować, no to bez rozwiązania problemów dotyczących między innymi ochrony środowiska, to nie ma potencjału rozwojowego. Także mam nadzieję, że w tej gminie ten potencjał rozwojowy już jest na tyle przez tą inwestycję, że następni inwestorzy będą inwestować w tej gminie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Oczywiście mówię uroczystość, ponieważ serce się raduje. Jak tutaj wspomniane było, ja również jestem mieszkanką tej gminy. Za każdym razem, kiedy przejeżdżam tą drogą, patrzę z ogromną radością na ten piękny obiekt, który tutaj powstał. Wiem, ile gmin w naszym powiecie boryka się z problemami niewydolnych oczyszczalni, z budowami nowych. To oczywiście wiąże się przede wszystkim z finansami, z problemami finansowymi. Dumna jestem z Rady Gminy w Janowie, która podjęła taką decyzję. Dumna jestem ze swojego wójta, który pilotował tą sprawę i doprowadził do otwarcia dzisiaj tak wspaniałej inwestycji. Pozwólcie państwo, że na to dzisiejsze spotkanie z okazji tego dzisiejszego święta na ręce gospodarza tego terenu, a myślę tutaj o panu prezesie Naporze, który też włożył w to niemało trudu i wysiłku, złożę taki symboliczny upominek, dziękując wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego, że tak wspaniała instalacja powstała na naszym terenie. Bardzo dziękuję państwu. Szanowni państwo, dzisiaj w naszej gminie jest wielkie święto, bo trudno nie nazwać tego przepięknego obiektu, który tutaj dzisiaj został poświęcony przez księdza dziekana i uroczyście otwarty. I w tym otwarciu wszyscy gościcie państwo. Jesteśmy dumni, bo w tej chwili jako mieszkańka miejscowości obok i w imieniu wszystkich radnych mamy obiekt, który już, powiem tak delikatnie, brzydko nie pachnie, bo poprzedni naprawdę sprawiał ogromne kłopoty. 14 lat temu uczestniczyłam w otwarciu poprzedniego obiektu, ale to był obiekt tylko dla dwóch miejscowości, dla Złotego Potoka i Janowa. Potem doszedł Ponik, a w tej chwili już wiele innych miejscowości. Pan prezes nie powiedział tutaj, że to jest pierwszy etap zadania, jakie zostało wykonane. Następny etap to druga część kanalizacji miejscowości Śmiertny Dąb. Ja pozwolę sobie najpierw podziękować wszystkim radnym. Radnym za to, że podjęli się tego trudnego zadania. Było to bardzo kontrowersyjne, bo jest to ogromny wydatek dla naszej gminy. A kiedy żeśmy startowali i kiedy zostaliśmy radnymi, mieliśmy w naszej gminie dosyć sporo zadłużenia. Musieliśmy najpierw zapłacić wszystkie zobowiązania, a potem przystąpić do realizacji naszych planów.
ale ta oczyszczalnia jest niezbędna dla naszego środowiska. W tym XXI wieku, w którym jesteśmy, dla nas, dla władz gminy, dla wszystkich mieszkańców ekologia jest bardzo ważna, bo właśnie to świadczy o wysokim poziomie rozumienia tego zagadnienia. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim radnym. Myślę, że będziemy wszyscy dumni przez wiele lat. Bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi, bo jednak podjął się tego trudnego zadania. Zadania, które wymagało wiele czasu, wiele pracy, wiele nerwów i myślę, panie wójcie, że dzisiaj jest to zarówno dla pana, jak i dla nas ogromna satysfakcja. Również pozwolę sobie podziękować panu prezesowi Naporze i całemu zarządowi, dlatego, że to on przychodził, wysłuchiwał na spotkaniach z nami wiele uwag, wiele życzeń i starał się je spełniać. Ale panie prezesie, to dało efekty. Także dziękuję panu i na pana ręce całemu zarządowi, jak i również wszystkim pracownikom. Serdecznie dziękujemy wykonawcom. Zrobiliście kawał dobrej roboty i duże brawa dla was. Kiedy jeszcze w ubiegłym roku przyjechaliśmy tutaj po jednej z posiedzeń Rady, przechodziliśmy i były elementy starej oczyszczalni. Był taki fetor, że nie dało się tutaj przejść. Od dziś ci mieszkańcy, którzy tutaj tak blisko mieszkają, już są wdzięczni i osoby, które przyjeżdżają do naszej gminy, bo tutaj jest cmentarz, na którym nie dało się wytrzymać. Proszę mi wierzyć. Po prostu nie dało się stanąć na chwilę przy mogiłach i pomodlić się. Również harcerze z Dąbrowy Górniczej, którzy przyjeżdżają tam dalej, w lesie mają swoje obozowisko. I parking. Jesteśmy dumni. Ja jestem dumna z naszej gminy, z radnych, z pana wójta, no z proboszcza też bardzo i z wszystkich. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili, aby ten obiekt dzisiaj tak nas radował. Wszystkiego dobrego. To co, panie prezesie, jeśli nie ma już więcej chętnych, to ja zapraszam państwa po pierwsze do zwiedzenia tego obiektu, a po zwiedzeniu wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Jurajskiego Grodu na poczęstunek i krótkie podsumowanie. Jurajski Grod to jest w piasku, stąd 4 km po prawej stronie, na górce, ale będziemy pilotowali. Także wszystkich państwa zapraszam i będę sprawdzał listę obecności, bo obowiązki żeście wykonali bardzo pieczołowicie i teraz trzeba będzie się troszkę posilić. Zapraszam do zwiedzania. Proszę państwa, ja może powiem jeszcze kilka słów na temat tej oczyszczalni, zanim przejdziemy. Jak to w ogóle wygląda, które obiekty do czego służą, a później, bo później nie każdy może słyszeć, co mówię. Ścieki, które płyną z całego obszaru zlewnego, trafiają najpierw do tego małego czerwonego budyneczku z blachy. To jest budynek przepompowni ścieków. W tym obiekcie separowane są zanieczyszczenia stałe i stamtąd pompowane ścieki są do kolejnego budynku. Ten duży, szary budynek, który mamy po środku, zlokalizowany pomiędzy zbiornikami, to jest budynek techniczny, w którym znajdują się następujące urządzenia. Mamy tam sitopiaskownik. Jest to urządzenie, które oddziela ze ścieków piasek i skratki, czyli takie frakcje stałe, które nie powinny się znaleźć w bioreaktorach. I mamy tam również dmuchawy, które napowietrzają bioreaktory.
Kolejny element to 5 zbiorników radialnych żelbetowych. Te zbiorniki to są bioreaktory numer 1 i numer 2. Na bioreaktor składa się taki jeden wielki zbiornik jak pierwszy, który widzimy, oraz osadnik wtórny, który jest z nim połączony, mniejszy zbiornik obok. W tych reaktorach zachodzi cały proces oczyszczania. Tam znajdują się dyfuzory rurowe, które rozprowadzają ścieki. Są tam mieszadła, jeszcze szereg różnych urządzeń, czujniki, sondy. W każdym razie tam ściek, tam zachodzi proces, który powoduje, że w rezultacie do rzeki płynie czysta woda. I piąty zbiornik, tak całkiem z tyłu, to jest zbiornik osadu nadmiernego, to jest zbiornik, do którego odprowadzany jest nadmiar biomasy, tak to ujmę. Nie będę specjalistycznego języka używał. Nowinką, którą tutaj też wprowadziliśmy na tej oczyszczalni, kiedyś tego nie było, jest to tu bardzo potrzebne, to jest biofiltr. To jest ta malutka, taka szara skrzynka z różową pompą powietrza na początku. Jest to urządzenie, które zasysa powietrze poprocesowe ze wszystkich miejsc, gdzie może pojawić się nieprzyjemny zapach, i to powietrze trafia do tej skrzynki, w której wyhodowane są specjalne szczepy bakterii żywiące się siarkowodorem, metanem, innymi nieładnie pachnącymi związkami. Potrafią je pobierać z powietrza i w rezultacie z biofiltra wychodzi już czyste powietrze, zupełnie bezwonne, a nawet pachnące ładnie żywicą, ponieważ biofiltr jest, te szczepy bakterii hodowane są na trocinach i na korze. I to tak w skrócie, tyle mogę powiedzieć stąd, co widać, a dalej, jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, serdecznie zapraszam, na wszystkie odpowiem. Zapraszam do zwiedzania obiektu. Proszę bardzo. Tak? 500. 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 500